Witam. Znajdujemy się na rynku Bytomiu, gdzie zadam kilka pytań na temat środowiska mieszkańcom Bytomia. Spalanie węglem, odpadami. I to są chyba główne przyczyny tego, że mamy powietrze takie, jakie mamy. To, że ludzie palą w piecach różne dziwne rzeczy, czego robić nie mogą. Ludzie. Przede wszystkim. Ludzie. I nasze zachowanie, i nasze brzydkie zostawianie papierków byle gdzie, tak? Niesprzątanie po psie na przykład, czyli ludzie. Na pewno bardzo niepozytywnie, bo wchłaniamy wszystko, co najgorsze. No i z tego powodu bardzo mamy dzisiaj bardzo dużo dodatkowych chorób wynikających tego typu, jak raki i inne rzeczy, które powiększyły się od czasów, powiedzmy, 50 lat wstecz, trzykrotnie, co najmniej. No bardzo negatywnie wdychamy to i po prostu no, oddziałuje to źle na nasz wewnętrzny organizm. To więcej ludzi przez to umiera. I młodszych, i starszych. A i to jest bardzo trudne pytanie. No, jeżeli chodzi o smog w Bytomiu, to prosta droga, zdobyć dotacje, wymieniać piece sukcesywnie, zmuszać wręcz ludzi właśnie do tego, żeby wymieniali te piece. Przede wszystkim na przykład jeszcze co? Wlepiać kary na przykład. Zapalenie byle czym i trucie siebie samego i nas oczywiście. To jest przede wszystkim właśnie srogie kary. Zawsze wszystko się rozchodzi o kasę. To jest taki punkt, no bo nikt nikomu nie da pieca i nie wymieni za 10 tysięcy złotych, żeby mogło w środowisku istnieć w lepszej sytuacji. Wydaje mi się, że najważniejsza jest świadomość ludzi. Edukacja i to powinno wystarczyć. Noga. Co jeszcze? I samochody elektryczne. I samochody elektryczne, właśnie. Może być nawet jeszcze deskorolka. Deskorolka, wszystkie pojazdy. Kilka no, autobusy na prąd, samochody, hulajnogi nawet. Wszystko, co jest na prąd, chociaż też nie do końca, bo wiemy, że prąd trzeba wyprodukować. Nie być elektryczne, hybrydowe i tak dalej, aczkolwiek same pojazdy, myślę, nie są jedynym powodem i nie są też rozwiązaniem tego całego problemu. Jak widać, Bytomianie zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo zanieczyszczone powietrze jest w naszym mieście. Większość z nich powiedziała jednogłośnie, że aby pozbyć się tego problemu, miasto potrzebuje modernizacji, jaką jest wymiana pieców węglowych na piece gazowe oraz wymiana samochodów na ekologiczne pojazdy.